Policjanci przygotowują się teraz do zatrzymania pojazdu. Ustawiają się za samochodem. Mają informację, że pojazdem, który porusza się sprawca, może on posiadać ze sobą broń palną. W związku z tym podejmują odpowiednie środki bezpieczeństwa. Wyposażeni są także w broń długą. Oczywiście nie jest to standardowe wyposażenie każdego patrolu policjantów, tylko już wybranych służb, które realizują specjalistyczne zadania. Ale tak właśnie mogą być również wyposażeni policjanci poruszający się radiowozem. Teraz na przykład osoba, która nie chce się zatrzymać, gwałtowne hamowanie, zmusiło do strzelania, jeszcze wymiana ognia. Teraz dopiero na skutek oddania strzałów bandyci postanowili, że nie będą dalej stawiać oporu. Oczywiście asekuracja, jeden z policjantów zakłada teraz środek przymusu bezpośredniego, czyli kajdanki. Zmuszenie jeszcze do wyjścia z samochodu kierowcy, który jeszcze nie chce się poddać. Próbuje negocjować, teraz rzucony jest na ziemię i także założone są mu kajdanki. Policjanci, jak Państwo widzą, poruszają się w radiowozach, ale mogą być też to pojazdy nieoznakowane, które są wyposażone jedynie w sygnały świetlne bądź dźwiękowe. Zatrzymanie oczywiście jest asekurowane przez kolejnych policjantów. Niebezpieczne narzędzia, noże, pistolety, które wypadły, są także zabierane. Sprawcy są umieszczani w radiowozie. Chwyt transportowy drugi odprowadzany jest do radiowozu oznakowanego. Policjanci sprawdzają jeszcze auto, którym poruszali się przestępcy. Sprawdzają, czy nie ma nikogo w środku, czy nie ma jeszcze ukrytych niebezpiecznych narzędzi. Asekuracja przy otwarciu bagażnika, bo tam też może być coś w środku. Ponieważ wszystko jest w porządku, przestępcy są już w radiowozach, a zatem policjanci po zatrzymaniu opuszczają i udają się do najbliższego posterunku policji. Pokaz przygotowany przez wykładowców Szkoły Policji w Słupsku, Zakładu Interwencji Policyjnych. Tego między innymi uczymy policjantów na kursach specjalistycznych. Przypomnę tylko, że wczoraj mury Słupskiej Szkoły Policji opuściło ponad 500 nowych wyszkolonych policjantów, które spotkać będzie można wkrótce także na ulicach Słupska. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia.